Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj dwa piwa spośród ośmiu, które dostałem od smakupiwa.pl. Piwa z serii Beer Geek Michelera. Nietypowe jest to, że to nie smakpiwa.pl, czyli importer wyszedł z inicjatywą, ale ja zauważyłem, że pojawiła się ta seria w puszkach. No i zapytałem, czy nie byliby zainteresowani, żeby pojawiły się u mnie na kanale, czy nie mogą mi ich przesłać. No i oczywiście jak najbardziej smakpiwa.pl wyszedł mi naprzeciw. Dostałem 8 piw, powiem szczerze, że spodziewałem się, że dostanę tylko te nowe w puszkach, no ale dostałem 8, więc w głosowaniu na Facebooku mogliście wybrać, które mam zdegustować w pierwszej kolejności. Najwięcej głosów zdobyło Beer Geek Vanilla Shake, na drugim miejscu Beer Geek Waffle Breakfast, czyli no Vanilla Shake, no to nie trzeba tłumaczyć, Waffle Breakfast, czyli takie śniadanie z gofrów, czy gofrowe śniadanie, jakoś tak można to przetłumaczyć, bo waffle tu się tłumaczy nie jako waffle, tylko jako gofry. To oczywiście wszystko zaczęło się od piwa Beer Geek Breakfast, które wypuścił Micheller już jakiś dawny czas temu i to był chyba Oatmeal Stout z kawą, albo Stout, chyba tak. Później był Beer Geek Brunch, na blogu jest z kawą, tą, która wtedy to było popularne, czyli tą kawą Coffee Luwak, Beer Geek Brunch Weasel, albo Breakfast Weasel, jakoś tak. A to już stare czasy, jak zobaczycie ten film, to z bardzo dawno to było. No i stwierdziłem, że ciekaw jestem, jak to dzisiaj smakuje. Oba piwa uważone zostały w browarze Lerwik, stąd moja koszulka, bo to właśnie z Lerwika koszulki, Michellerowskiej nie mam. I Waffle Breakfast to jest Oatmeal Stout with Coffee, Cinnamon and Maple, czyli stout owsiany z kawą, cynamonem i syropem klonowym, czy właściwie no tak. Przy czym może i nie z syropem klonowym, dlatego że tu jest napisane, że to jest tak. Woda, słód jęczmienny, płatki owsiane, chmiel, kawa 1%, aromat klonowy 0,6%, cynamon 0,3% i drożdże. Czyli no piwo z aromatem. 7,5% alkoholu. Natomiast Vanilla Shake to jest Imperial Oatmeal Stout brewed with coffee and vanilla, czyli imperialny stout owsiany ważony z kawą i wanilią. Tu w składzie mamy wodę, słód jęczmienny, płatki owsiane, chmiel, kawa 1%, wanilia 0,7%, nie jest napisane vanilla aroma, tylko jest wanilia, a nie wiem w jakiej formie, and yeast, czyli drożdże. Lżejszy jest waffle breakfast, bo ma 7,5% alkoholu, vanilla shake ma 12%. Waffle breakfast, czyli po prostu gofry na śniadanie. Tutaj oczywiście w domyśle na słodko, ale muszę Wam powiedzieć, że będąc w Świnoujściu któregoś w weekend majowy zeszłego roku, miałem okazję jeść też na wytrawnie gofry z na przykład, to się nazywało chyba gofr po norwesku i był z łososiem i jakimiś takimi historiami. Całkiem spoko. Czarne z brązową pianą. Piana niemalże jak na azocie. Znaczy wygląda jakby była na azocie, nie jest na azocie, bo widać te bąbelki. No przy tej pianie na azocie trzeba to jeszcze, ten zresztą przy tym nalewaniu, no widać, że to jest dwutlenek węgla, ale bardzo ładnie się prezentuje. Czarne, nieprzejrzyste zupełnie. Cynamon. Cynamon głównie, czy syrop klonowy. Tak, aczkolwiek to mi przywodzi na myśl,
A pamiętam, jedno piwo z Golema było z kozieradką. I ta kozieradka nam dawała taki aromat syropu klonowego. Natomiast tutaj ten syrop klonowy mi daje aromat kozieradki. Tak to ujmę. No, spróbujmy. Cynamon jest. Kozieradka jest. Dość wytrawne. Po serii Beer Geek Breakfast spodziewałem się, tylko że to jest breakfast, więc one są lżejsze generalnie. Albo inaczej. Po pastry stałcie, a tak tutaj trzeba to odbierać, spodziewałem się większej słodyczy i większej gęstości. Ono jest jednak bardziej wytrawne. Bardzo cynamonowe i bardzo kozieradkowe. No dobra, syropu klonowego aromat. Ale jest taki jakiś taki ziołowy jednak trochę. Dość wytrawne. Dość konkretna goryczka. Może to nie jest to 100 IBU, ale z 50 myślę, że może być. Gładkie, ale jednak nie bardzo dużo ciała. Nie wiem, jaki to ma ekstrakt, bo niestety nie ma w zwyczaju tutaj podawać Mikeller takich informacji. W ogóle na zachodzie nie jest to za bardzo popularne. Może poza Niemcami, Czechami, ale już tak na bardziej zachodzie, to już się za bardzo nie podaje ekstraktu. A szkoda. Paradoksalnie, dość wytrawne. Nie tego się spodziewałem. To nie jest złe piwo. Aczkolwiek nie urzeka mnie. To znaczy, ten syrop klonowy rzeczywiście poszedł tu w taką nutę ziołową, kozieradkową. Może troszkę taką nawet... No nie, no to chyba kozieradka właśnie. Może trochę taką właśnie... takie przyprawy typu Maggi, coś ten deseń. Nie jest to sos sojowy, ale coś w tym klimat. Także vanilla shake na pewno będzie słodsze. Na pewno będzie słodsze, bo po prostu ma więcej alkoholu, więc zakładam, że i ekstrakt wiele wyższy. Zresztą już sama nazwa vanilla shake sugeruje, że powinno być słodziej. Spróbujmy zatem. Czyli paradoksalnie z tymi goframi wykrakałem trochę, że mogą być na wytrawnie. Piana ciemniejsza, a więc więcej słodów palonych. Też drobno pęcherzykowa. Na szczęście oba są dosyć nisko nasycone. Jakieś daty przydatności tutaj są. Tak, ten ma do 26 kwietnia 29 roku. Spoko. Czyli jak rozumiem... rozlany 19, 10 lat dają, a ten ma 13 lutego 29, czyli ten rozlany w lutym. Piana dość szybko się redukuje. Bardzo taki ciemny beż, właściwie brąz. Oczywiście czarne, nieprzejrzyste. A, no słodkie, waniliowe, przede wszystkim waniliowe. Trochę alkoholowe, ale w takim jakby domyśle. To znaczy nie czuć spirytusu, tylko czuć taką właśnie... taką... Wiesz, że to chodzi o alkohol, ale nie jest to jakiś ordynarny aromat tego alkoholu, tylko takie coś... Tak jak, wiesz, jak, wiecie, jak wdychasz na przykład, nie wiem, jakiś mentol, to czujesz, że to mentol, a niekoniecznie miętowy, nie? Taki chłodzący, taki chłodzący aromat alkoholu. No i słodko-waniliowy. No spróbujmy. No. I to jest pastry stout pełną gębą. Słodki. Czekoladowy, waniliowy, jest goryczka.
smakuje jak naprawdę bardzo dobry bourbon barrel aged, ale gęsty, bo co się dzieje, jak się robi bourbon barrel aged? Najczęściej piwo, nawet gęste, przed leżakowaniem w beczce, po leżakowaniu w beczce się troszkę robi smuklejsze. Troszkę traci tego ciała. Tutaj jest dużo ciała. Podejrzewam, ekstrakt jest w okolicach 30 albo powyżej 30, jeżeli do 12 zszedł, znaczy jeżeli 12 alkoholu się udało uzyskać. Słodkie, gładkie, czekoladowe, waniliowe, przy czym ta wanilia, ona jest tutaj pół kroku za czekoladą. Czyli jak ja to czuję, to pierwsza moja nuta, którą czuję, to jest czekolada i wanilia. Czyli ta wanilia się nie wybija jakoś tak sztucznie. Ona tu jest dobrze wkomponowana, czyli to piwo nie smakuje sztucznie. Nie wiem, w jakiej formie była ta wanilia, nie jest napisane jako aromat, więc zakładam, że nie. No ale naprawdę jest to bardzo ciekawe, bardzo dobre. Przede wszystkim ze względu na gęstość, na słodycz, na gładkość, na tą czekoladowość, jest bardzo czekoladowe. I tą wanilię, która nie jest męcząca, nie przeszkadza. No, rzeczywiście, no sztos, mogę powiedzieć, że sztos. Natomiast ten waffle breakfast mnie trochę rozczarował. Czekajcie, o, kumin. Jeszcze z kuminem mi się kojarzy ten aromat. No może nie do końca, bardziej może jednak ta kozieradka, ale w każdym razie z ziołowymi nutami. Może ten cynamon z tym syropem, to takie właśnie jakieś tam azjatyckie klimaty mi przywiodły na myśl. No tak, to jest taki kozieradkowo-kuminowy. Garam masala, czy nie wiem, czy w garam masala jest kozieradka. No i oczywiście po tym, oto to się wydaje jeszcze bardziej wodniste, aczkolwiek ratuje je właśnie ta goryczka, ta kawowość. Natomiast nie, no to jest dużo lepsze. Słodkie, gęste, czekoladowe, waniliowe. Smakuje jak barrel aged, mimo że nie było barrel aged. No, bardzo fajne piwo. Z tego co wiem, to Smak Piwa sprzedaje te wszystkie piwa wysyłkowo, także jeżeli komuś tutaj szczególnie przypadł do gustu któreś z tych piw, to można je pewnie zamówić. Są też w sklepach specjalistycznych, bo tam zresztą zobaczyłem. Jestem troszkę rozdarty. Trochę jednak mam niedosyt po Waffle Breakfast. Spodziewałem się, znaczy czułem, że jak ono ma tak mało alkoholu w porównaniu do tego mocniejszego, że może być cienkie i to się potwierdziło, ale też aromat mnie nie zachwyca, nie? To znaczy ten aromat poszedł w taką stronę, ja piłem parę piw prawdopodobnie z aromatami, na przykład w Stanach właśnie z aromatami syropu klonowego i ten syrop klonowy tam robił robotę. Tutaj niestety ten syrop klonowy roboty nie zrobił. Znaczy on poszedł w taką stronę niefajną. Natomiast być może, chociaż nie sądzę, że gdyby była ta słodycz, czyli byłoby to skojarzenie z syropem klonowym, no bo słodkie, gęste i ta nuta aromatyczna, czyli na przykład jakby dodać tego aromatu tutaj do tej wanilii, to może by było lepiej, ale ponieważ ono jest smukłe, dość wytrawne, to nie gra. Natomiast Vanilla Shake rzeczywiście bardzo fajna. To wychodząc troszkę naprzeciw też Waszym prośbom o to, żeby było więcej importowanych piw, dodatkowo są to importowane piwa, które można bez problemu zakupić w Polsce. Vanilla Shake, sztos, Waffle Breakfast, rozczarowanie. Wasze zdrowie.